dobry. To nasze kolejne, trzecie już spotkanie. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałam dla Państwa trzy książki. Myślę, że zainteresują Państwa i zapraszam do lektury. Pierwszą książką jest książka Einara Karasona, Sztormowe ptaki. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest wydana w serii z żurawiem i opatrzona takim znaczkiem Dobra książka. Szanowni Państwo, historia opisana w tej książce wydarzyła się naprawdę. Bohaterami są rybacy z załogi, 32 rybaków z załogi statku Mewa, który wypływał na połów Karmazyna. Kiedy już połów dobiegł końca, kiedy ładownia była pełna, zapełniona rybą, rybacy mieli jechać, wypływać z powrotem do domu. Okazało się, że diametralnie zmieniła się pogoda. Pogoda zmieniła się w ten sposób, że konstrukcja statku uległa znacznemu oblodzeniu. Rybacy walczyli o życie. Wszystkie jednostki, które w tym akwenie również łowiły ryby, wszystkie wzywały pomocy. Szanowni Państwo, książka trzyma naprawdę w napięciu od samego początku do końca. Polecam, jest to literatura marynistyczna jak najbardziej. Drugą książką jest Charlotte Link, Czas burz. Jest to pierwszy tom trylogii, która ma się ukazać w najbliższym czasie. Jest to odmienna zupełnie Charlotte Link, znacie Państwo ją do tej pory, znaliście. Charlotte Link znaliśmy wszyscy, ja też, jako autorkę kryminałów, książek sensacyjnych, thrillerów psychologicznych. Natomiast jest to saga historyczna, wielopokoleniowa i akcja tej sagi zaczyna się w roku 1914. Świat stoi u progu wojny, główną bohaterką jest Felicja. Felicja, która mieszka w Prusach, w majątku w Prusach Wschodnich. U jej boku jest przyjaciel Maksym, z którym Felicja chce wiązać swoje przyszłe życie. Niestety Maksym odrzuca Felicję i wyjeżdża do Rosji. Felicja poślubia przystojnego biznesmena, z którym sobie układa życie, no ale na jej drodze staje również po jakimś czasie Maksym. To, co się wydarzy dalej, to mam nadzieję, że doczytacie Państwo sami. Kolejną trzecią książką jest Szwajcaria. Szwajcaria, bilet w jedną stronę, czyli jak przeżyć między krowami a bankami. Autorką tej książki jest Joanna Lipka, autorka również bloga o Szwajcarii. Joanna Lipka napisała tę książkę w 2020 roku. Ukazała się w wydawnictwie Pascal i muszę Państwu powiedzieć, że ja ją odbieram jako książkę podróżniczą, przygodową, a jednocześnie jako przewodnik. Szalenie polecam panią Joannę Lipkę, Szwajcarię. Jest to książka pełna humoru. Szwajcarię my znamy jako kraj ludzi bogatych. Szwajcarię znamy jako kraj słynący z żółtego sera, z fantastycznych zegarków niezawodnych, z wysokich gór, z niskich podatków, a Szwajcarów znamy jako ludzi takich posępnych. Autorka mówi nam zupełnie coś innego. Zapraszam do lektury.